Jak tam odpowietrza się? Kurwa, zajebista robota, chyba będzie działać nawet ty. Ci powiem. Coś z tego będzie. Będzie? Może się uda. Wczoraj piecyk nie dawał rady. Ciekawe, przez całą noc był grzany na maksa. Ciekawe, ile poszło opału. Tu jest cieplutko. Jest 12-13 stopni. Tu przez całą noc 5 litrów poszło. I chodzi na maksa. Dobra, idziemy zobaczyć do garażu, co się dzieje. Ciekawe, ile stopni z wewnątrz. Wczoraj nie dało rady ogrzać. Ja przez całą noc. Już może coś tutaj się wydarzyło. O, czuć ciepło, ale rewelacji nie ma. Muchawa chodzi. Ile tutaj jest? No, takie 11-12. No nic, chyba trzeba będzie piecyk przenieść tutaj i zrobić komin. Piecyk jednak przenoszę tutaj, do dużego garażu. Już powoli montuję komin. Z kwasówki. No niestety instalacja z blaszaka musiała przenieść się tutaj, ten piec cały. Więc to wygląda tak. Komin u samej góry. No, w środku jest plus 4. Glikol też ma plus 4 stopnie. A na zewnątrz jest mały minus, tam jest minus 2, 3. Czas rozpalić, zobaczyć, jak teraz ten pies da radę. Tutaj jest czujka od komputera sterującego. No i już temperatura rośnie. I zaraz włączę automatycznie pompę i dmuchawę. O, powyżej 30 stopni skoczyło. Włączyła się pompa. Daję teraz ciepły glikol na dmuchawę. Po godzinie rozpalenia jest 15 stopni, czyli szału nie ma, ale ile wychodzi tutaj na grzewnicy? 30, 31 stopni. No, garaż jest duży, 5 na 7 metrów, no i jest wysoki, 4 metry w górę w najwyższym punkcie, więc jest trochę co ogrzać. No. Ciekawe jak dalej. Po 2 godzinach jest 20 stopni. Na pompie 60 około. Na wyjściu 37. 6, 38. No, 37 powiedzmy. Tylko ciekawe, co będzie. Będzie na zewnątrz minus 10. Mi się wydaje, że ten piecyk chyba nie da rady. Na takie małe mrozy ok, ale na duże nie wiem. Będę testował.